proszę zrzuć te brudne ubrania i rozsiądź się w naszym przybytku. Proszę zrzuć... Ty! Ślepy czy co? To miejsce już jest zajęte. Kaw, jak sądzę. Może i kaw. Czego chcesz? Przysyła mnie Ernesto. Przez ciebie kupiec wpadł teraz w nie lada kłopoty i chętnie utnie z tobą na ten temat pogawędkę. Jaki znowu Ernesto? Nie znam żadnego Ernesto. Nie cwaniakuj, tylko gadaj prawdę. Podobno przechwalałeś się w burdelu na lewo i prawo swoim małym przekrętem. Wiesz co? Z tobą to chyba trzeba porozmawiać w inny sposób. Słuchaj, to był taki mały przekręt. Dzięki niemu miałem zaoszczędzić trochę monet. Wątpię, żebyś z tego małego przekrętu zdobył tyle pieniędzy. Gadaj, kto ci opłaci. To niemożliwe. Patrz mi na usta. Zaprowadzisz mnie do swojego pracodawcy. Albo będą cię zbierać z bruku, kawałek po kawałku. Dobra, dobra. Wygrałeś. Schowaj już tę broń. Chodź za mną. Tylko daj mi się ubrać do cholery. Tak, to bardzo typowe. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? Więc jesteśmy na miejscu. Przecież to ślepa uliczka. Bystry jesteś. Dość tej błazenady. Idziesz ze mną po dobroci, czy mam cię zaciągnąć do Ernesto siłą? Co cię tak śmieszy? Ty i twoja mina. Już za chwilę. Pozwól, że kogoś ci przedstawię. Rolf i Jeff. Moi bracia. Bez nich plan zupełnie by nie wypalił. Nie było jednego zbieracza. Tylko trzech. Podobni, nie? Nie ma to jak dobrze namieszać ludziom w głowach. Żałuję tylko, że nie widziałem miny Ernesto, gdy ten musiał płaszczyć się przed wściekłym alchemikiem. Z drugiej strony, twoja zupełnie mi wystarczy. Kim jest wasz szef? Kimś, kto przewróci tę waszą gildię do góry nogami. Tak się składa, że planował tę akcję od dawna. A my po prostu byliśmy idealnymi kandydatami do tego zadania. Dlaczego Ernesto jest dla was taki ważny? A kto powiedział, że chodzi o jakiegoś sprzedawcę na lewo? Zresztą, to już bez znaczenia. Nasz pracodawca wkrótce znowu obsypie nas złotem. I tylko to się liczy. Trzej bracia.
Nikt nas tu nie zna, więc nikt nas nie szukał. No, prawie nikt. Dlaczego mi to wszystko mówisz? Cóż, zgaduję, że jestem ci to winien w ramach nagrody za twoją spostrzegawczość. Poza tym, jakby ci to powiedzieć? Nie wyjdziesz stąd żywy! Nic tu nie ma. Widzę, że wróciłeś. Jak idą postępy? Robiłem, co mogłem, ale wygląda na to, że Bodowin nie zamierza odpuścić. Chcesz mi powiedzieć, że wynająłem kolejnego partacza? Z roku na rok jakość usług Araxos jest coraz gorsza. Rzecz jasna, w takim wypadku nie masz co liczyć na nagrodę. Ale szanuję, że miałeś w sobie wystarczająco dużo odwagi, żeby przyznać się do porażki. Swoją drogą, dowiedziałeś się czegoś o tym smarkaczu? Znalazłem twojego zbieracza, a dokładniej trzech z nich. Trzech? O czym ty mówisz? Wygląda na to, że twój chłopiec na posyłki miał braci bliźniaków. To stąd u każdego, kogo pytałem, było tak dużo rozbieżności na temat jego wyglądu i imienia. Nie byli też przypadkowymi partaczami. Ktoś, kto ich wynajął, chciał wyraźnie podkopać twoją reputację. Cóż, to nie jest pierwszy raz, gdy ktoś chce wygryźć z rynku samego Ernesto, ale nikt wcześniej nie uciekał się do tak parszywego podstępu. Z jednej strony nie zrobiłeś najważniejszego, a z drugiej być może wpadłeś na trop pełzającego przewrotu w strukturach gildii. Z natury jestem zwolennikiem dawania dobrze rokującym ludziom drugiej szansy, więc uznam, że wykonałeś swoje zadanie. Przy najbliższej okazji wspomnę o tobie Lorenzo. Im więcej takich ludzi w gildii, tym lepiej. Przyjmij tę drobną nagrodę, jeśli będziesz na stać. Ej, ty! Zabierz mnie do... wioski... Ale rzeczy...
No proszę, jednak można. Hej, ty. Hej. Hej. Obecna wciąż otacza nas, gdy słońca przyświeca nam blask. Hej, ty! Przyszedłeś tutaj tylko po to, żeby im przeszkadzać! Niezupełnie. Słyszałem, że potrzebujesz ziół leczniczych do swoich badań. Zaiste potrzebuję. Może powiesz mi jeszcze, że przysłał cię ten półgłówek Ernesto? Zgadłeś. Przysyła mnie Ernesto. A jednak... Posłuchaj mnie. Jeśli ten oszust chce wystosować przeprosiny, mógłby sam się pofatygować. Zna drogę. Nie mam zamiaru marnować swojego czasu na czcze rozmowy z jego pachołkiem. Jak idzie praca? Nie powinno cię to interesować.
Hej! Jej moc wszechobecna wciąż otacza nas, gdy słońca prześwieca nam blask. Przyszedłeś tutaj tylko po to, żeby mi przeszkadzać? Niezupełnie. Słyszałem, że potrzebujesz ziół leczniczych do swoich badań. Zaiste potrzebuję. Może powiesz mi jeszcze, że przysłał cię ten półgłówek Ernesto? Przysyła mnie Gildia Araxos. A czego szanowna Gildia może ode mnie chcieć? Tak się składa, że Ernesto jest naszym bliskim klientem i przybywam, by rozwiązać wasz spór. No tak, mogłem się tego spodziewać. Swój swojego zawsze będzie kryć. Jakie są zatem wasze warunki? Może po prostu poszukałbym dla ciebie tych ziół, a ty zapomniałbyś o całej sprawie? Pamiętam, że spośród tej wiejskiej zgrai byłeś najbardziej przydatny. A sam po zioła nie pójdę. Receptury same się nie napiszą. Niech ci będzie. Przynieś mi 10 ziół leczniczych, a zostawię Ernesto w spokoju. Przyniosłem dla ciebie zioła, o które prosiłeś. Dobrze. Widzę, że Lorenzo wyciągnął wnioski i w końcu przysłał mi kogoś kompetentnego. Czy to znaczy, że już nie żywisz urazy do Ernesto? Żywić to żywię, ale niech wam będzie. Zostawię go w spokoju. A teraz odejdź. Muszę wracać do pracy. Po zmroku do duchów zwracamy się, co mogą powiedzieć, któż wie. Czy prawdę poznamy w przyszłości swej ślad? Czy... Hej, ty! Miasto... Oczywiście. Hej! Widzę, że wróciłeś. Jak idą postępy?
Bodowin nie będzie już sprawiał problemów. Dobra robota, chłopcze. Szczerze mówiąc, miałem wątpliwości, czy sobie poradzisz z tym zadaniem. To dziw, że ten gbur w ogóle chciał z tobą rozmawiać. Swoją drogą, dowiedziałeś się czegoś o tym smarkaczu? Znalazłem twojego zbieracza, a dokładniej trzech z nich. Trzech? O czym ty mówisz? Wygląda na to, że twój chłopiec na posyłki miał braci bliźniaków. To stąd u każdego, kogo pytałem, było tak dużo rozbieżności na temat jego wyglądu i imienia. Nie byli też przypadkowymi partaczami. Ktoś, kto ich wynajął, chciał wyraźnie podkopać twoją reputację. Cóż, to nie jest pierwszy raz, gdy ktoś chce wygryźć z rynku samego Ernesto, ale nikt wcześniej nie uciekał się do tak parszywego podstępu. Zrobiłeś dużo więcej, niż od ciebie oczekiwałem. Zaskoczyłeś mnie, chłopcze. Przy najbliższej okazji wspomnę o tobie Lorenzo. Im więcej takich ludzi w gildii, tym lepiej. Przyjmij tę drobną nagrodę w ramach mojej wdzięczności. Jeśli będziesz na Starym Mieście, koniecznie wstąp do Austerii na jedną z moich nalewek. To przecież oczywiste. Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? Ludzie gadają o tym i o tamtym. Hej! Zabierz... W sumie to... Mam to... Właśnie... Gdyby każdy mi tyle... Hej, ty! Zabierz... Oboz... Ale rzeczy... I jak podoba ci się Wilcze Leże? Muszę przyznać, że miałeś dobry pomysł z tym miejscem. Ludzie przypominają mi charakterami moich rodaków. Roślinność jest równie surowa, co w południowych terenach Nordmaru. Jest tylko jeden problem. Dalej brakuje mi śniegu i prawdziwego zimna. Mam jeszcze jeden pomysł, ale może zabrzmieć trochę szaleńczo. Mów! Idąc tutaj, musiałeś widzieć ten wielki wulkan i jego ośnieżony szczyt. Według mieszkańców jest wygasły od wielu lat, więc nie ma się czego obawiać.
Nie słyszałem, żeby ktoś kiedykolwiek się na niego wspiął, ale skoro cały Nordmar pełny jest wielkich lodowych gór, to ten szczyt też nie powinien być dla ciebie wyzwaniem. Może to jest miejsce, którego szukasz? Masz rację. Brzmi to szaleńczo, ale w tym szaleństwie jest coś intrygującego. Wyobraź to sobie. Nordmarczyk mieszkający u szczytu wulkanu na Archolos. To by było coś. Historia godna karczmianych opowieści. Przygotuję zapasy i wyruszam. Kto wie, kiedy spotkamy się po raz kolejny. Przyjmij proszę ten skromny podarunek z moich rodzinnych stron jako wyraz mojej wdzięczności. Lepszego na tej wyspie nie znajdziesz. Teraz chętnie nauczę cię nawet mistrzowskich technik łuczarskich. I... a co mi tam? Jeśli znasz podstawy oprawiania zwierząt, to pokażę ci też, jak pozyskiwać zęby, ikły zwierząt, rogi cieniostwora oraz serca magicznych istot. Nie, żebym ci życzył spotkania którejś. Wszystko. Mój syn. Nauczysz mnie. Nie ma sprawy. Jak wyrywać rogi cieniostworom? Musisz umiejętnie naciąć skórę wokół nich, tak, żeby odsłonić nasadę. Wtedy podważasz ją jakimś mocnym ostrzem i luzujesz. Poluzowanym rogiem wystarczy pokręcić w różne strony. W końcu uda ci się go wyciągnąć. Jak pozyskiwać serca magicznych istot? Kamienne golemy wystarczy grzmotnąć parę razy w tors, aż zrobi się szczelina. Sięgasz do niej i wyciągasz serce. W przypadku bagiennych musisz też odgarnąć błoto, którym są pokryte. Co do innych istot... wątpię, byś miał okazję spotkać na Archolos, Demona czy inne pomioty Beliara, ale zasada działania w ich przypadku jest taka sama. Jesteś urodzonym łowcą. Nie potrafię nauczyć cię niczego więcej. Ucz mnie. Cholera. Co się Co dzieje? Jest?
Yeah.